Witam Was, ja jestem Eryk, a Wy oglądacie Zagrajmy w Antichamber odcinek drugi. I zaczynamy w tym miejscu, co ostatnio skończyliśmy. Tutaj niestety marnuję tylko klocki, nie mogę tego przebić. Boję się w to wchodzić, bo to może mi... Nie wiem, tutaj nie ma podłogi, jak tutaj wszedłem, to wtedy spadłem. O, tutaj mogę stawiać klocki. Ale chyba tego się nie da też przejść z taką ilością klocków. Tak to niestety wygląda. Bym potrzebował ich znacznie więcej. Na razie tam nie idziemy. Więc może nacisnę Escape, cofnijmy się. Wow, ekran się zmienił. Niektóre wydarzenia się zdarzają, pomimo tego, że my ich nie chcemy. No i tutaj mamy mapę. Nasza mapa się całkiem nieźle rozbudowała. To dużo laserów. Tu jest droga. Tutaj byliśmy. W ogóle nie wiem, jak to teleportuje, bo to jakaś dziwna jest ta mapa. Tutaj chyba nie miałem iść. Zresztą chyba też nie dla mnie. Tutaj byłem. Aha, już chyba wiem, co to są te strzałki. Te strzałki, jak widzicie, są na mapie, to są teleporty. Popatrzcie, jak tutaj byłem, to mnie przeteleportowało gdzieś indziej, chyba tak to wygląda. Więc prawdopodobnie mogę gdzieś po prostu indziej tutaj iść. A, to było to pomieszczenie, co mnie oszukało, więc to są ślepe zaułki. No to jakieś w sumie by się legenda przydała, no ale coś tu ogarnąłem. Czyli prawdopodobnie tutaj mamy, tak, jeszcze drugą drogę. Jest oko. Co ono robi? Mruga? Zamknęło się. Aha, czyli to jest przeciwieństwo tego. Pomyślmy o tym. To myśleć. Jak się ruszam, to ta kulka się ten rozwala. Tak, czyli mam chyba iść na shifcie. Co to jest w ogóle? Nie, tego się nie da zebrać raczej. Nie da się. Aha, tak. Jak biegniemy, pobiegniemy kawałek, to ona się taka czerwona robi i wtedy niszczy ten most. Dosyć ciekawe. Da się to na odległość oko zniszczyć? Tak, da się oko zniszczyć na odległość również. Tak. No to mamy kolejne... To widzieliśmy na samym początku to miejsce. To się za nami to było. Tu mamy jakieś tam... Tylko, że to są szybki. Nie wiem, po co są te szybki. Pewnie, żeby nam przeszkodzić. I mamy... Aha, to jest niestety jakaś chamska zagadka. Zaraz ją rozgadniemy. Czerwony portal gun. Czy jak to nazywać? Cube gun może to nazwę. A patrzcie, możemy zgarnąć nieskończoność tych cubów. Może zgarnimy trochę na zapas mimo wszystko. Z nich jest taki nieprzyjemny dźwięk, jak one się pojawiają. Ach. Czyli się zamknęło. Czyli ten pierwszy otwiera, a ten drugi zamyka. Czyli po prostu musimy ten drugi zamknąć też. Mamy otworzone. Sobie to przytrzymam może na wszelki wypadek. Poprawna odpowiedź może być również najbardziej oczywistą. A! Tego się spodziewałem. Nie mogę tutaj zbierać. Czuję się jak na jakimś haju. Jest kompletnie cisza taka. Nie ma tej dziwnej muzyki dżunglowej. Jest nowy kolor, błękitny. To coś oznacza? Chyba to jest dalsza część naszej zagadki. Tam jest żółty portal gun znowu. Ciekawe, że są jeszcze jakieś inne. I czym one się różnią po pierwsze? Czy w dobrej kolejności ja to robię, czy niebieski powiem pierwszy. Ile tych klocków mamy? Chyba nie starczy na to. No tak wygląda, że nie starczy, żeby to zrobić. Więc chyba poprawna odpowiedź to ta najbardziej oczywista.
Czyli starczy nam niestety tylko na zrobienie tego. Mogę to jakoś wyjąć czy coś, żeby... A, nie da się zblokować tych drzwi. Chyba. Nie wydaje się. Kurde, może da się to na refleks. Nie, widocznie to ma jakieś zabezpieczenie, bo jak widzieliście, jak kliknąłem, to się niestety... Dobra, chodźmy dalej. No dobrze, ta gra mnie cały czas mnie ona troluje. I znowu przez to przechodziny, tym razem mi nie szkoda, nie mamy żadnych tych śmiesznych sześcianów. Czasami mamy dość, żeby dojść. To była wcześniej taka ściana przenikliwa, a nie, przez to nie możemy przejść. A patrzcie, jest czarny kursor, jak... Aha! To było też do przewidzenia łatwo. To mamy dalej przejście. To z tego, co widzę, to są lasery, tak. Które możemy załatać. Prawdopodobnie te drzwi się tutaj otworzą. Czasami mamy dosyć, żeby dojść. Zablokujmy te drzwi. Mamy dużo tego. Tutaj może na razie nie będę szedł, bo... O! Kolejne przejście. Wygląda na to... Czy ja tam mogę coś robić? Wygląda na to niestety, że tam na razie też nie mogę dojść. Potrzebuję pewnie zielonego gana czy coś w tym stylu. No tutaj nie będę się wracał. W sensie nie chcę stracić tych kostek, bo może one mi są na coś potrzebne. Weźmy sobie, zróbmy jakieś ładne przejście tutaj. Starczy, żeby wejść. Podobne problemy mogą mieć różne rozwiązania. No sobie wskakujmy na klockach. Tak, jak w każdej grze to tak działa. Czasami musimy zbudować własną drogę. Chyba wolę nie skakać tam na dół. Zróbmy sobie może dosłownie własną drogę, tylko nie muszę chyba całej robić. Wystarczy mi tutaj kawałek jakiejś drogi. Potem zbiorę te kostki, bo mam ich w sumie dużo, ale na wszelki wypadek. No. I przeszliśmy przez dziwną ścianę. Tekstury się trochę bugują, zauważyłem. Co to jest? Aha, to jest coś takiego. Przeszliśmy na jakiś dół. To jest jakby winda czy coś takiego. Trampolina, o, to do czego może. Stare umiejętności się czasami przydają, jeżeli nawet poznaliśmy jakieś nowe. No i... strzałki się pojawiły. Nie wiem, czy ufać strzałkom, iść na dół. Może na razie rzeczywiście powinienem iść na dół. Spróbujmy się jakoś... Wow. Albo mam lepszy pomysł. Wiem, co można z tymi windami robić. Kurde, tylko sterowanie mi trochę przeszkadza w tym. O, popatrzcie, mogę je zablokować klockami zawsze. Jest to możliwe, widzę. Sam się zablokowałem wreszcie. Możemy stawiać klocki. No dobra, zostawmy na wszelki wypadek. Mogę tu wejść jeszcze. Uch, jest to. Zostawmy sobie klocki. Trochę tych klocków tutaj. Możemy przejść na drugą stronę. Nie da się tutaj, widzę, że to jest tak skonstruowane przejście, żeby się nie dało tych klocków w żaden sposób przemieścić na drugą stronę. Meteoryt i miasto. Aha, czyli muszę teraz czujnym być. Widzę, że coś... Ściana się do mnie przesuwa? A, ja mogę tą ścianę też przesuwać. Dopchnijmy ją w tą stronę, jak mogę. Się coś zmieniło? Zostawmy tym klockiem, co mamy. Coś się... drzwi się otwierają powoli. Tylko, że te drzwi się otworzyły i chyba wcześniej nie było dostępnych. Tam jest żółty portal gun.
Wow. To jest zielony portal gun. Powiem wam, przeraża mnie ten dźwięk. To jest jak z jakiegoś horroru. Dobra, ale chyba... Bierzmy ten klocek. Co ja mam tu dalej? A, winda. Coś tak sądziłem, że coś będzie z tej strony. Ta gra mimo wszystko ma pewne schematy swoje. Winda, tak. Czyli... A tu coś jeszcze jest, ale chyba tutaj... Nie, nie mogę pobrać klocków, więc zapewne nie. Coś tam na górze jeszcze jest. Muszę się Kolejna winda, tylko że widzę, że nie mogę tam wejść, więc zejdźmy na dół. Tak, muszę iść na górę. To jest kolejna winda. Która mnie... Nie, ona mnie nie zaprowadziła, w sensie... Zatrzymała się przed końcem. Po obrazku sądzę, że muszę przeskoczyć. Dosłownie skoczyć. Niestety, w sensie, to jest dziwne, bo czasami trzeba te podpowiedzi dosłownie brać. Jak, o, ale wysoko skoczyłem. Jak skoczyłem, od razu się udało. No, na nowe wysokości możemy się wzbijać. I to miało być jakieś odniesienie. Czyli chyba to samo muszę zrobić z tą windą. Tak to mi mniej więcej tłumaczy. Sobie postawmy ten klocek. Tam jest na górę. Patrzcie, jakie te strzałki są miłe dla mnie. I przeskoczyłem. Mam jakieś nietypowe pomieszczenie chyba. Co tutaj mam? To, co zrobiliśmy, ma wpływ na to, co możemy następnie zrobić. Tego klocka nie mogę niestety w żaden sposób wziąć. Tu mam nowy klocek. Uhu. Nie wygląda to za ciekawie. Ale... Możemy iść dalej, do przodu. Chyba tak mam to iść. Widzę, że tutaj są dwa klocki potrzebne do otworzenia tych drzwi. Tak, dwa. Mamy cztery i tutaj mamy pojedyncze. Chyba musimy wziąć po prostu jeden. A, nie udało mi się dwóch wziąć. Trzeba mieć refleks prawdopodobnie. Albo nie są potrzebne. No i otwórzmy sobie drzwi. A escape to dobrze nie mówi. Czyli jednak źle chyba, że jakoś źle wydałem te klocki, tak to wygląda. Już źle się skupiłem. I mamy, mamy naszego nowego portal Gana. Przed oczyma jednak musimy nacisnąć escape. I się znowu pojawiliśmy. Ostatnio tutaj byliśmy, to jest zaznaczone, gdzie ostatnio byliśmy. Prawdopodobnie nie mamy iść tutaj, musimy gdzieś indziej iść. Zobaczmy, co to takiego jest jeszcze ciekawego. To wygląda nieciekawie, tam różne kolory były. Zobaczmy coś takiego, co nam się uda. Dużo laserów. Tutaj byliśmy. Co to znaczy? Nie wiem, co to znaczy. Że chyba stamtąd ostatnio zaczęliśmy. Tak, bo tutaj w tym pomieszczeniu ostatnio byliśmy. Ukryte za szkłem. Nie wiem, tutaj wszystko jakby po kolei robiliśmy, więc prawdopodobnie musimy jeszcze... Tutaj, co to było? Tak, tutaj dalej nie poszliśmy z tego, co pamiętam. Coś kazali mi iść w dół wtedy, więc mamy przejście dalej. Muszę iść chyba na shifcie też. Tak, bo patrzcie, lesery zniknęły i mamy przejście w lewo. Chyba potem sprawdzimy. O, tam coś jest na górze. Potem sprawdzimy, co jest w prawo. Może to też być ciekawe. Aha, czyli co to znaczy, że tam nie będę mógł iść? Czy to jest podpowiedź do następnego? Prawdopodobnie coś do następnego.
Aha. Zielone do czerwone. To chyba nie jest portal, nie wygląda na portal. To jest coś innego niż portal. Mamy exit. The end. Się cofnęliśmy! To chyba znaczy, że poszliśmy jednak złą ścieżką. A tego się nie da w żaden sposób wziąć, niestety. No tu też jest przejście. Tylko, że jest ściana. Co... A, nie, da się ominąć. Dobra. Tu już byliśmy. No to myślę, że na razie to by było na tyle w tym odcinku. Ja jestem Ryko i się z wami żegnam. To cześć, na razie, pa. W następnym odcinku pomyślimy, gdzie możemy iść dalej, gdzie jeszcze nie byliśmy. To cześć, na razie, pa.